Slick, it's me! I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper. Enjoy the picture, everyone! And some struggle. Jest już też samochód na ten? Ten śmiech. Wyjaśnię. No. A ja się zastanawiałem, co tak pika. Sorry, sorry. Przeleciałeś między dwoma policyjnymi. Byłeś jedynym celem, który mogłem namierzyć, to. O, Rok znowu zabija. I mi się zdaje, że Rok ma dzisiaj plan, którym nie chce się z nami podzielić. Właśnie go wykonuje. Co mnie trafiło? Ej, czemu? What the fuck, co to było? To jest? Ej, zrespiłem się i miałem wóz policyjny na twarzy i policja przejechała po mnie i wpadła do wody. What the fuck, co to było? No akurat mam laga u ciebie, no, na live. Tak, kurde, o, poczekaj, ludzie narzekają, że coś... No pokazuje, że wszystko dobrze powinno być. Kurde, nie mogę uciec z tym. Nie wiem, co to było w ogóle. Motherfucker? Nie mogę uciec z policji. Dobra, kichać. Wsiadacie do mnie? A masz dobry ten samolotik? Tak się kicha na kielicha. I to możecie mnie zabrać, bo ja tutaj gdzieś jestem na przystani. Dobra. Kurde, oni taranują po prostu. No co ty myślałeś? Patrz, jeden w drugiego wleciał. Nie wierzę, zepchnął go na budynek. It for me! Ale słuchajcie, spróbujcie ten odświeżyć, bo u mnie wszystko pokazuje, że jest gicior, więc nie wiem, coś musiało, jakiś tam chwilowy lag być, jakiś taki na hitboxie. A myślałem, że to cargo. Dobra, to dawajcie, to ja wsiądę gdzieś tam. Boże, samochód lata. O, policja znowu do wody poleciała, no ja nie wiem, co oni robią. Weźcie, bo Seto po mnie podleciał, może ktoś inny wylądować? No dobra, raz kozie śmierć. Kurde, nie udało mi się ten lądowanie. Jak to nie udało ci się lądowanie? No trochę mi się nie udało. Gdzie wylądowałeś? W oceanie. Spoko, to jest zatoczka mała. Miałem kamerę pokładową, szkoda, że nie mam jakiegoś działa sprzężonego z tym, to by było fajne. A jak się nurkuje? Nie pamiętam, ale R2 chyba. Ten. Weź motorówkę, spróbuj zabrać policyjną. A to ona musi przestać się ruszać, czekaj. No Juhi, dasz radę, na pewno. Kurde, ale walą, no, celnie. Chyba wiedzą, gdzie jest. Ten jak goni tą motorówkę. Tu! O, shit. Żaba, mówiłeś podwodne wraki? Podwodne no. Wraki? Ej, no bo wraki czołgów pod dołu strzela. No coś to, nie wiem, tylko dlaczego czołgi to? Są gdzieś tam na dnie. To dobra, to ja czekam na transport i lecimy pod Batyska. W takim razie. Tak mi się wydaje, że wiem, gdzie to jest. Więc będzie też trochę szukania. Co ty robisz, Juhi? Ej, ma. A tam się policjant trzyma, ja pierdzielę, łapie, on się trzyma, uważaj, patrzcie na niego! Gdzie się trzyma? Trzyma się rękoma za dach tej, go tak, wiesz! O Chryste! Jezu! Oj, odczepiło się. Teraz chyba się odczepiło. No. I tak wypadł stąd. No, to się nie dziwię, że nie chciał puścić. Kurde, no, przejeżdżają, no, po człowieku. Dacie radę wylądować stąd, tutaj? Żeby nas nie bili. Aha, Rocky, bo... gdzie jesteś? Seto... No wątpię, czy da radę. To. Tam jest dużo policji, jak ja zjadę, to mi zastrzelą całkowicie ten samolot. Czekajcie, może na jakiś dach wejdę. Już siadam, już siadam, już siadam, już siadam. Okej, dawaj, 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 dzida, dzida, jak to mówi Seto. O-o! No, to porobieni. Ej, o dziwo, kurde, gra tam Seto i żyje, a wy nie, no nieźle. No bo ja mówię, że dzisiaj jestem szczęśliwy. Tego się nie spodziewałem. Tylny rotor straciłem i... Teraz musimy wymyślić, Juhi, jak tam się do nich spiąć, żeby... Poczekaj, ja mam pomysł. Może zadzwonię do takiego jednego pana. Uuu, Seto, ślepaku! Czekaj! Dzwonię do pana Lestera.
No nie jest uczciwe tak oszukiwać policji. Stoi obok. Już, Maciek? Ale jakby taki kontenerowiec można było wziąć, to było jakim super. Cudem oni jeszcze mnie gonią? Przecież przed chwilą właśnie sobie zrzuciłem te gniazdki. Może mnie gonią? No tak, gonią nawet... ciebie, gonią grabę. No dobra, dobra, zaraz uciekniemy, spoko. Gdzie mam lecieć? Graba musi oznaczyć ci. Wiesz co? Nie, podyskam najpierw. Muszę odznaczyć. O. A weź śledź po prostu na północ, tylko wzdłuż tego wybrzeża wschodniego. Bo od razu zobaczymy wtedy, czy jest ten. Pamiętasz ten most, Graba? Za nami. Tak, tylko że jedziesz, lecisz nie w tą stronę. Poleć. Fajnie się tutaj fajnie te minigany wyglądają, naprawdę. No, jak strzelają ładnie. A one z czterech strzelają, czy tylko z dwóch? Tak, a nie, cztery walą. Cztery, no. Tylko tak ciężko z nich trafić w sumie. Znaczy nie to, że ciężko tam helikopterem ruszać, tylko one jakieś takie dziwny rozstrzał mają, nie trafiają. No. Ale i tak ładna przygoda się zapowiada. No matko, już się Seto śmieje. Seto psuje tylko wtedy, jak coś dobrze idzie. Jak źle idzie, to wtedy ja mogę psuć. Co to za frajda psuć, co jest ten tak skopane? Dobra. A. Ale to jak robimy? Najpierw lecimy po batyskaw? Tak, tylko możemy tutaj przelecieć, bo tu musi być jakaś baza. Byliście na tej tamie kiedyś? No przecież przejeżdżaliśmy nieraz nią, jasne, że tak. Tak? No. No. Chyba ty. Przejeżdżaliśmy tutaj, jasne, że tak. Kurde, wygląda jak tama. Wygląda jak tama, no. Wygląda jak tama Hoovera, tylko mniejsza. A jak to jest ten? 10 przełomów, czy 100 przełomów? Kurde, jak to... Też jest taka jakaś tama, nie? Nie wiem. Aż zobaczę zaraz. O, te fajne były te, pamiętacie? Na odrzutowcach między wiatrakami? Pamiętam. Kurde. Tama 3 przełomów, o, tak. Dobra, ileś dalej na północ? 100, co za różnica, nie? No, close enough. Wspominamy te wycieczki w GTA jak jakieś stare wakacje. No. A pamiętacie tutaj? A pamiętacie, tu Izak zgubił kapcie, czy coś? Kuboty, one się zawsze trzymają jego stóp, nigdy je nie zgubił. Ej, zobacz, tu jest jakaś jaskinia. O, no właśnie, kurde, palce, tutaj, palec. Dobra, palec. Mam przelecieć? Pod mam przelecieć? No. Tylko, że... Żeby ci wsadziłem to palec w monitor, tak ci chciałem pokazać, że ten... Po prostu pełne 3D. Wydam, że jest jakaś łódka. Ej! O! Patrzcie, facet babkę zapina na łódce. Na łodźce. Dzień dobry, to jest kamerą. Powąchał stalagnity. Stalaktyty. Stalagnaty. No to też są. Tutaj prawie stalagnat. Na pleczki spadł. Nie strzelaj! Do tego mi nie powiedzieliście, że planujecie to wziąć. Oj! Brawo. Ej, czemu nie mogę do niej wejść? Bo tylko dla dwóch osób. No a ten usiadł od razu. O, dobra. Ej, czekajcie! Już nie ma miejsca. To jest tylko dla dwóch osób. Uchi, wsiadaj. Chciałbym. Ale mega ten, jaskinia. No. Nie siądę, weź tam na ten... Nie, popatrzmy jak się rozbiją zaraz. Lewa. O! Czekaj! To zaraz ich zginie. Czekaj, ja to muszę rozkminić. O, tutaj gdzieś. Nie wchodź w to! No, przed misję. O Jezu. No nie. No. Ich idzie Mangu. O, jest. O, nie jest. I zaraz. Ej, weź, bo tu, kurde, wiesz, gadaliśmy o zapinaniu, a ty mnie bierzesz do jaskini rozkoszy. No proszę cię, kurde. Jedźmy stąd. Chciałem nawrócić, ale strasznie ta łódka powoli skręca. Bo musisz jechać, żeby ona skręcała, ona bez biegu jechać. To wiesz. Lubi ci stary, że ona nawet... Aaaa, to zaraz my wybuchniemy. Spoko. Patrz, on strzela tutaj. Ognia!
Kurde, weź, bo nas cyklowałeś lekko. Na wodzie. Dobra, ścigamy się, na lewo, dawaj, na północ. A, na północ? Tak, musimy tutaj wzdłuż wybrzeża, a wy najlepiej lećcie tak troszeczkę nad lądem i wypatrujcie, czy będziecie mieli po lewej jakąś stację taką badawczą czy coś, powinniście to poznać. Gdzieś przy jakichś wysepkach to powinno być. Tak, tam gdzieś niedaleko brawo, jest. Nie w górę, po cholerę w górę. No miałem przy stacji patrzeć, czy jest stacja, nie? Na wysokości stacji. Przy stacji. Przy stacji patrzeć, czy jest stacja na wysokości stacji. Stacjocepcja. I co za to jest ta stacja? Przy stacji na wysokości stacji? No jeszcze nie ma ani jednej stacji, to nie może być stacji na tamtej stacji. Może nie patrzysz na wysokości stacji? Ej, ale bym teraz nacisnął trójkąt, kuźwa. Jest jakaś stacja, słuchajcie. Ale na wysokości stacji? No, dokładnie. Tak. O, to jest stacja przy stacji ze stacji obi. Ale nie wiem, co to jest za stacja, bez kitu. Ale jest taka zanadka przy stacji. Gdzie on te tam nutki zostały z tyłu? Kurczę, uwielbiam tu pływać. Cześć się ścigać, to jest pomysł. Czekaj, no, pospieszę ich trochę. Kinek. Weź ty, bo ty w ogóle nie panujesz nad rozrzutem. To jest ta stacja tutaj? To jest cały ten sęk. Nie mam pojęcia, powiem szczerze. Cały sęk w tym, żeby nie panować nad rozrzutem. Dobra, dalej nie wjadę. Kurde, ale kosi. No zobaczymy, czy nas trafisz, Seto. No ej, ja się w to nie bawię. Znaczy zobaczymy, czy trafisz grabę. No. Za późno powiedziałeś. Czy to może wyglądać jak stacja badawcza? O kurde, trochę mnie chyba trochę. Kośnąłem. Co ty stary, tylko żeś mnie delikatnie ten... Ało! Ej, bo doktor Johnny mnie zapraszał na imprezkę. Czy wiecie, to generalnie tylko tutaj na wodzie Boże. Powinny być te wraki, więc musimy batyska skombinować. To pamiętam, tutaj był deathmatch, on był tak skopany. Leć po batyskaw. To chyba gdzieś tu będzie, przy tych... O, jaka ładna muzyczka. A. Kurczę, zawiesiła mi się karta, ale już jestem. Gdzie lecimy? A, po batyskaw teraz? Tak. A nie chcieliście wejść tam, zobaczyć tam tą stację jakoś tam? Nie? Ale tam to tylko chodziło, kiedyś. To tylko chodziło o to, żeby znaleźć punkt orientacyjny, bo to gdzieś przy niej chyba powinny być te wraki. To było. To był Seto. Znaczy nie. Seto to lata. Nie ja. Bo ta łódkę zobaczyłem. Gdzie mu wyskoczyłeś? Łódkę tam zobaczyłem. Łódka jest. Łódkę zobaczył. No i co, ej, weź zapnij ten kuter. Ej, słuchaj, zaraz nie będzie łódki. Czekajcie, tutaj jest jakaś wojna. Jaka wojna? A tutaj można coś zrobić i dostać coś w zamian. To weźcie, a Seto będzie ostrzeliwał z powietrza. Tutaj właśnie taki na bank kogoś trafię. Chyba. Tutaj nie. To nie tutaj. Jak nie tutaj? Nie tutaj. Nie. Nie tutaj, nie tutaj. Tak. To jest dalej. Nie. No mówię ci. Tutaj to jest tylko ten deathmatch, na którym gramy. Wow, ale długo, ale... No, brzoza, stary, spokojnie. Właśnie. Długo poszalałem. No, to Rocky nam zrobił coś i dostał coś. No, kulę w łeb. Co on robi? Ej, do mnie strzelasz, do mnie strzelasz! Sorry. Nie wiedziałem, że nie mam nie strzelać tam, gdzie biała kropka. Mój pies w miejscu skacze, no. Oj, może być problem. Tu jest bardzo mało miejsca. Dobra, wiecie co? Balę to. No, bal to. Rok, musicie sobie dać sami radę. Dostałem strzałą w kolano. Ej, koniec gry na skrzypcach. Powiedz, jak już będzie tam czysto, to ja przylecę po was. Och, kurde. Dobra, weź, ja im pomogę. Kolejny zgon. To skacz do wody. Kaczę! Bym wleciał do wody. Ało! Jakiś kurde ten arabski terrorysta. Ule malda, ule malda! Ja wydycham. Ale to dobra. Wygląda jak to też coś mi było na parze. Ja pierdzielę. Ała!
dograła. Prawie cię namierzyłem. No. Gdzie tam te typki jeszcze są? Jest ostatnio. No. Zaliczono. Tutaj można jakieś karabiny znaleźć, tu są skrzynki. Ja ostatnio właśnie robiłem coś takiego solo i tam były takie fajne rzeczy. Jakiś pieniążek nie wpadł na za to? Ła! Wow, pieniążek nie wpadł chyba, ale trochę expa chyba. Pyknąłem cię? No. Pyknąłem cię? To jaki jest plan teraz? Szukamy dalej tych? No, albo możemy potem batyskaw, albo możemy robić całą masę innych lepszych rzeczy. Na przykład, Rok, masz jakiś plan? Nie, ja nic nie wiem w ogóle, nie, ale mnie o to nie pytajcie. Ale rafadłem pod łódkę. Dobra. To co? Musimy i tak znaleźć batyskafa, żeby... No tak. Czy ja zejść, tak, tak dokładnie to nie wiem, czy to na pewno tutaj będzie. Gdzieś, więc... Kurde, jak się musiałbym zobaczyć ten. Co to tak dobrze strzela? A, to jest latarnia morska, widzieliście? O, czy? Ja pamiętam tą latarnię morską chyba. A, to tak, to Royo to miał ciężkie przeżycie. Aha. Przy tej latarni, no. Ja nic o tym nie wiem. To plan graba jest dalej poszukiwanie statków, czy już kompletnie jest ten? No to wiecie, tylko trochę czasu zajmie, zanim batyskafem tu przypłyniemy znowu na przykład. Nie jestem pewien, czy to na pewno ta lokacja. Trzeba cargo zorganizować. No, to teraz znowu trzeba cofać na lotnisko. Albo do tego. Chodźcie, przypłyniemy, zobaczmy, czy coś fajnego będzie. Dobra. Juki, weź go nie prowokuj. On do mnie pierwszy ogień otworzył. Sorry, Rafy. Mnie Rafy nie straszny. Z taką celnością to wiesz. Co, to się nie da strzelać inaczej, ja próbowałem, to jest tragedia. Tylko PC akurat może uratować strzelanie z tego śmigłowca. O ile dobrze zrobią, wiesz, sterowanie śmigłem i jakimikolwiek samolotami na myszce i klawiaturze, nie? A no. Właśnie, bo tam ciężko. Chociaż w Vice City mi się bardzo dobrze helikopterami latało, tam na numerycznej, pamiętam. O kurde, ja tylko widzę z tyłu, jak ty lecisz i strzelasz tym. No. Jezu. Ja cię trafiam, czy nie? Mnie? No. Nie, ale pewnie, znaczy wiesz co, nie wiem, ale... Rocky? Co? Co się stało? Nic. Łazienka. Chciałem poczekać na setę. To ten seto taki powolny jest. Wyzywasz mnie? No. Za fakty. Jak za czepki szuka. No to końca amunicji nie ma, what the fuck? Nie, on tak, on ma nieograniczone tam zapasy. Próbuję za grabą nadążyć, ale letni. Nie, patrzę do tyłu. Nie! To wysiadł. Seta, spróbuj Juchiego podnieść, zobaczymy, czy ci się nie uda. Nie da rady. Tak. Czemu? Nad wodą nie da rady. Nie, no ty nie dasz rady. Nie siądzie nad wodą. To. Wsiądzie, no. Mówię ci. Jak zanurzysz koła, to wsiądzie. No tak. Chodź tu, Seto, mam nóż na ciebie gotowy już. Od razu akcja ratunkowa, kurde, człowiek tonie. Człowiek za burtą! Kobieta za burtą! Dobra, czekaj. Nie! No ale, widziałeś jaki skok? Orientuj się. Musisz dopłynąć, bo ja nie mogę zwrotów robić takich. To poczekaj, Juch, ja spróbuję cię ustrzelić, będziesz szybciej na lądzie. No stary, wow! To nie
samochodzie. Celowałem w Juchiego, a ty żeś podszedł. Najlepsze jest to, że ja po prostu skoczyłem centralnie pod ogień, kurde. No. On strzela w jedno miejsce, ja się odbiłem od was chyba i centralnie mu pod ten. To chodź, no nie strzelaj, bo jest grabę na przecież lecę, no. Ale kurde. Ja pierdykam, no sam wleciałem pod ten. To się to nie liczy, że masz dobrą celność. Jak to nie? No nie, no. Strzeliłem, zastrzeliłem, liczy się. Tylko nie ten cel, stary. O-o. Ach, nie dała rady. No panie inżynierze, do domu proszę. Czekaj, bo jeszcze helikopter jest w takim stanie, że ja muszę gently stać. Dobra. Czekajcie, to nas też zabierzecie zaraz, jak gdzieś podjadę na ląd. Chciałem tutaj. Wiesz co, to słabo działa już to. A to chodź, tutaj jest jakaś ulica, coś tutaj się dzieje, to znajdziemy coś. Nic nie działa słabo, stary, ja jeszcze przy nas wszystkim panuję. Ej, rozkrzyż do Trevora zajedziemy. A ja patrz, tam jest jakiś tunel, zobacz, po lewo. Gdzie? Co to jest, takie wejście jakieś? Na lewo obróć się. No widzę. To jakieś przejście, Rocky. A to chyba przejście pod torami tylko. Czekaj, czekaj, znalazłem tajemniczą szparę. O, ja też bym chciał tylko zobaczyć. Poka, poka. Tutaj jest. O! Nie strzelaj, nie strzelaj. O kurde. Wchodzimy w nią? O, już weszli, kurde, bez zabezpieczenia. Dobra, to ja też. Poka. Poka, poka, poka. Wiesz co, to nie jest szambo jakieś? Będę mistrzem Pokémon. To jest przejście dla małych żółwi, które się wylęgają na plaży i przychodzą do lasu. Nie, do lasu. Co? O, no. Chodzi o żółwie morskie? A gdzie? Rok przeszedł? Do lasu? To co jest taki puszysty, jak o. Ja też przyszedłem. Wow, ale fajne. Ej, no. Jak wy przeszliście? Szedłeś też dalej? Jak byłem w Grecji, to takim tunelem chodziłem nad morze i tam wszyscy sikali w tym tunelu, więc... No to super. Rzekło mnie Ej, no właśnie, zostawiajcie mnie tu w klatce. Zastał. No fajne to było. Ej, a dobra, teraz jakiś... wsiadamy na pociąg, póki graby nie ma. No fuck you guys! Ej, no jak przeszliście? To było specjalnie. Chodźmy ponabijać się z graby, że nie może przejść. Cześć, graba! Cześć, cześć! No, co tam? Wiesz co? Graba jest jak... Czelać mogę! Jeszcze ktoś się cieszy? Ja się cieszę. Graba, ty jesteś jak ten pies, który, wiesz, kość złapał w zęby i nie może do budy wejść. Weź broń, odłóż. Odłóż broń i przejdziesz. Nie. Ej, piłkę! Kto znalazł piłkę? Jaką piłkę? No piłka do nogi tam jest. Gdzie? Ej, uciekaj! O Jezu, mnie przykleiło! Jak ładnie się przykleiło. Rozumiem, że chciałeś poszerzyć temu grabie przejście. No właśnie, ale... Ej, kopnąłem twoje zwłoki i mam pościg! No, widziałem. No bo tak, bo bezczeszczenie... Stój! O! Chyba się nie zatrzymał co rok. Chyba się nie zatrzymał. Jeszcze... Kurde, czasami niektórzy się zatrzymują, no. Puśćcie mnie! Stój! A dobrze wam tak. No kurde! Ej, pociąg, ja myślałem, że tego uniknę już. Gdzie pociąg? No pociąg jedzie, no po torach jedzie. O, lol, jest, patrz! Jest! Freedom! Znaczy co? Skakujecie na pociąg? Okej. Okay. No już przejechał. A przejechał. Nie, no to... O, cholera. No to będziemy jechać to na pociągu znowu? O kurde, to nie, do mnie przyjechali policjanci. Nigdy żeśmy nie jechali na pociągu razem. To jest... O, to jest przygoda, której jeszcze nie było. Juhi, ty. To! O! Ja wsiadam do Juhiego. Siadaj. Konsultuj się tylko najpierw z lekarzem. To ja też. Dobra, graba umiera, to jedź. Ja już umarłem, ja biegnę do was. No Rocket! Zabrali mnie koledzy. No Martachel! Co wy robicie? To nie ja prowadzę, Rock, chciałbym zaznaczyć.
Nie, wyszukali mnie! Jezu, czekaj, sorry, za długo... Za długo trzymałem guzik! Jedziemy! No nie, to teraz strzelają do mnie! Chciałeś wyruchać kolegów? Koledzy wyruchali ciebie! Nie! Jak to nie? Oooo, do tyłu! Ja patrzę, to jest ładna. Gdzie ty jesteś? Rok? Czekaj, no tutaj jedziemy. Myślę, graba, że to nie jest dobre miejsce. Jo, do nas nie znajdą. Nie znajdą. Graba się schował. Ej, myślę, Boże, ale to było straszne. Graba mnie zaprosił do jakiejś shopy, ja stąd spadam. No chodź! No, nie! Nie widziałeś sianka jeszcze. Nie. Nie chcę jakiegoś nagrywać tej fake rolnik. Dobra. Jedziemy. Nie mogę się zmieścić, to jest... Weź to cofaj jakoś. Jedzie pociąg. Z daleka. I teraz wsiadamy na pociąg i uciekamy ten. No dawaj, wskakuj, no, jak na dzikim zachodzie. O Boże. No jesteśmy przed pociągiem, o. Raczej to jest kiepska opcja. Ale czemu Rok wyskoczył? O, chciałem wejść na niego. Ej, nie! Nie, nie, nie! No kurde! Mam, jestem! Eksplozję tam widziałem, co to za eksplozja? Ktoś zostawił samochód. Poprzedni środek lokomocji. No ja pierdzielę, no! No nie wierzę, czekajcie, dogonię was. Okej. Wow, gdzie ty jesteś? A jak chcesz nas zagonić, Rok? Ej, czemu on tak pędzi? Jakoś szybko jedzie, co? Goddammit, chyba was nie dogonię! Pomoże. To my go zatrzymamy jakoś. Zapomniałem, że mnie policja ściga. O, nie! What the fuck? Wypadłem sobie to ręka! Co? Czemu ja... Poprosił cię o rękę. W haja! Ała, nie strzelaj do mnie, to... A myślałem, że to Seto. No dzięki. Ścigają was ciągle. Kurde. Czekajcie. Myślałem, że to Seto. Aha, że niby mnie chciałbyś zabić, tak? Nie. Ej, ale ja nie wiem, stałem i się potknąłem o własne myśli po prostu. Dobra. Teraz spróbuję wjechać na tory i pojadę za wami. My akurat jesteśmy na torach i czekamy na pociąg. Dobra, to ja będę to was zaraz zgarnę. No. Zrobię prewencję zaraz. I Rok, chodź po nas. No jadę przecież. Ale torami? No torami. Dobra. Prewencję? Coś czuję, że to nie będzie prewencja, tylko perwersja jakaś. Akurat się ogarnę. To Juhi. Juhi, z drugiej strony musisz wjechać na tory. No właśnie nie mogę jakoś. Z drugiej strony tam musisz to. O, jest, Rok. No co ty?! Seto, Kubku! Co ty zrobiłeś, Seto? Kubo, wziąłem, nie wiedziałem, że on tak szybko będzie jechał, ja użyłem kurde, gestu! Stary, no nie mogłem! Gest użyłeś, kipatafian, no nie no! Widziałem to C4 na torach, mówię, szybko przejadę! Kurde! Seto! Brawo! Ej, chodź tu, Rok, podejdź. Ja skoczę. Ty co tam robisz? Już nie duszę. Seto, wskakujesz? Idę, idę. Prosto na machę. No tam robisz? To pojazd listy Simona. No nie. No i co z tego? O, jest. Ten pociąg daleko pojechał? No. Nie daleko, nie? Bardzo. Myślę, że szybciej. I on będzie jak... szybki. Będziemy czekać na pociąg. Szybciej będzie w drugą stronę? No, w drugą stronę będzie szybciej. Czekajcie. Teraz spróbuję jakoś zawrócić. Nie, dobra, jedź. Może coś będzie zaraz, nie wiem. Ojku. A ten pociąg w ogóle wjeżdża? Ja nigdy nie jechałem tak tymi torami do końca. No, tak fajnie by było przejechać całą trasę. Trochę to potrwa.
jeszcze zależy, czy będę dobrze jechał. Ej, wiecie co? Ktoś fajny pomysł dał. Na przykład przed tunelem, przed wjazdem do tunelu, tutaj na pociągu postawić poprzek autobus. A no. Albo kilka pojazdów, tak. Albo żeby, kilka autobusów. A czekaj, no, przyjechał. No przypuszczam, że one by pewnie wybuchły, on by pojechał dalej. No ale to zawsze... Ale no zawsze, kurde, rozpierdziel. Ciekawy eksperyment może być. Tak jest. Nie róbcie tego w domu. Czekaj, no to dojedziemy do jakiegoś tunelu, nie? No, lekarz nie zaleca. Grand Theft Auto 5.